noworoczne, życzenia noworoczne, życzenia noworoczne. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Ten rok dla nas, ten miniony, 2007, bardzo dobry. I chociaż tak jak wielu Polaków byliśmy lekko zdołowani dziwną sytuacją, to tej sytuacji już nie ma. W nas wszystkich ogromna nadzieja. Życzymy wam, aby ta nadzieja się sprawdziła. Abyśmy znowu byli ludźmi radosnymi, ludźmi, którzy planują, którzy mają pomysły, wizje i to wszystko realizują. Ponieważ żyjemy w kraju, w którym są naprawdę ogromne możliwości i wszyscy możemy swój los samemu wykuwać. Dla nas, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rok 2007 wspaniały. A więc po raz kolejny, 15 finał, sukces, wszystkie pieniądze zebrane rok temu, rozliczone, wydane co do złotówki, a więc wszystko się w kasie zgadza. Ale dzięki temu znowu kilkadziesiąt szpitali mogło otrzymać ultra nowoczesny sprzęt. Mało tego, moi drodzy, przez cały rok realizujemy nasze programy medyczne, 4-1 edukacyjny. Jedziemy po szkołach, uczymy nauczycieli, badamy dzieci, leczymy dzieci i robimy programy, które są najlepsze na świecie. Dzięki temu, że robimy to konsekwentnie. Przystanek Woodstock, kolejny przystanek Woodstock, 13. Bardzo gorący, bardzo kolorowy, bardzo piękny, bardzo dużo gości ze świata, bardzo dużo was, publiczności i przemiła atmosfera. Oczywiście szukamy nowych pomysłów i chcemy was czymś zaskoczyć, ponieważ cały czas myślimy, cały czas nas się kłębią najróżniejsze wizje i tak jakbyśmy chcieli widzieć przystanek Woodstock w przyszłości. Więc mówię wam, nie bójcie się, na pewno coś wymyślimy, na pewno będziemy coś chcieli zrobić, czym was trochę zaskoczymy. Ale przystanek Woodstock to jest pura muzyki, której nigdzie nie możecie usłyszeć, a więc jest to miejsce, które ucieka od tej totalnej kaszanki, która nas otacza i w mediach, i we wszystkich radiach, telewizjach, jeżeli chodzi o muzykę. Ale żyjemy w kraju demokratycznym, każdy wybierać może. Ten rok miniony to także dla nas 4 płyty DVD. Zaczęliśmy wiosennie Armią, a później zakończyliśmy bardzo regałowe. Baba Muffin, Habakuk, Indios, Bravos to płyty, które już są u was. Już możecie ich posłuchać, a więc cały czas rejestrujemy polską kulturę rockową. Wydajemy płyty, których nikt nie chce wydawać, my je wydajemy i nadal będziemy tak robili. Mamy cudowne plany. Uwaga, nasz plan najbliższy na walentynki, które się szybkim krokiem zbliżają. Wydajemy płytę Kocham Cię jak Irlandia, a więc z unikatowego, bardzo pięknego koncertu Kobranowski, który miał miejsce na ostatnim przystanku Woodstock. I chcemy, aby ta płyta tak samo miała promocję w Irlandii, w Dublinie i w innych miastach, gdzie są Polacy, których serdecznie pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteście na świecie. Uważamy, wyjechaliście tylko na chwilę, wrócicie i nadal będziecie tutaj tworzyli coś pięknego, bo czekamy na was, ale nie denerwujcie się. Na razie tam pracujcie, zarabiajcie pieniądze i jak tylko zatęsknicie, poczujecie siłę i moc, wracajcie do nas. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Rok 2007 dla nas, Radio Wawa, a więc prezentowaliśmy naszą muzykę przez cały rok. Przypominam, w każdą niedzielę od godziny 21 do 22 możecie słuchać tylko i wyłącznie muzy prezentowanej przeze mnie, ale to także jest cały klimat fundacyjny. A więc przylatujemy przez wszystkie przystanki Woodstock, przez wszystkie koncerty, a także puszczamy muzykę z płyt, które od was otrzymujemy, a które, co tu dużo gadać, nigdzie nie, nie mają szansy. Także rok 2007 to telewizja OTV. Mamy swoją telewizję, wiem, że trzeba kupić talerz, ale słuchajcie, powolutku, powolutku, może będziecie chcieli mieć tą telewizję u siebie, bo oprócz tego oglądacie wszystko, co jest inne. Ale w naszej telewizji OTV poruszamy bardzo różne tematy. Tematy, które były w bardzo skrótowych momentach w naszym programie Kręciowa. Jedyny program, gdzie można oglądać koncerty niemal od dechy do dechy. Jedyny program telewizyjny, który mówimy do nauczycieli, tak was szkolimy. Jedyny program, gdzie oglądacie, jak się szkolimy i później możecie się zapisać, aby być pokojowym patrolu. Jedyny program, który podróżuje po świecie, ale każdy z was także może razem z nami podróżować. Jedyny program, który zagłębia się w tajniki offroadu, ale my się nie lansujemy, my pokazujemy, jak samochody rzeźbią w błocie, aby wyjechać, aby powalczyć, aby zawiązać przyjaźnie, aby robić coś zespołowo, co bardzo lubimy. OTV jest to telewizja, która ruszyła 6 października podczas moich urodzin. I to jest wielka radość dla mnie, ponieważ ognie sztuczne i wszyscy wnieśli to, żeby to się udało. Moi drodzy, oby się udało. Telewizja niszowa, nie walczymy o to, żebyśmy mieli popularność. Nie będziemy jeździli na lodzie, nie będziemy tańczyli, nie będziemy skakali zwierzy do beczki z kiślem. Po prostu będziemy robili
swoje. 2007 rok to także dla nas przygotowania do kolejnego, 16 finału i zupełnie nowe pomysły. Będziemy latać z jednego miejsca w drugie. Czy się uda? Zobaczymy. Po prostu chwytamy coś, co jest zupełnie nowe. Mamy mnóstwo kłopotów, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ponieważ mimo, że złączyliśmy dwie telewizje, to jest ostatnim sukcesem 2007 roku, telewizja komercyjna i telewizja publiczna będą robiły razem finał. To jednak każdy ma dziwne pomysły, jak to powinno wyglądać. A my wiemy, jak to powinno wyglądać, bo w tym jest masa, w tym jest energia i uciekamy od różnych cekinów i złocieni i srebrnych schodów. Bądźcie razem z nami, życzymy wam, abyście wszystkie swoje plany zrealizowali. Jeżeli się uczycie, abyście przebrnęli przez szkołę, która już nie ma Wielkiego Romana, więc miejmy nadzieję, że nikt was nie będzie szokował dziwnymi sprawami. Życzymy wam, abyście zdrowi byli, bo co tu dużo gadać, zapaść Polskiej Służby Zdrowia jest absolutny i nie jest to ani wina tego rządu, poprzedniego rządu, jest to wina reakcji łańcuchowych. My robimy co możemy i pomagamy bardzo skutecznie, ale bądźcie zdrowi, bo to jest najważniejsze. Jeżeli skończyliście szkoły, pracujcie i miejcie z tego satysfakcję. Budujcie swoje biznesy, swoje interesy. Kochajcie się nawzajem, bądźcie przyjaźnie nastawieni do wszystkiego. A jeśli jesteście w armii, to tak jak było dawniej, strzeżcie granic, chociaż już ich nie ma. Po prostu nie błąkajcie się po świecie, bo po cholerę i po co i na co. Jakby nie szukamy tam żadnych interesów. Moim zdaniem tych interesów tam nie mamy. A więc życzymy wam wszystkim spokoju, budowania tej nadziei, którą nam obiecano. I tego, żebyśmy potem mówili o sobie, hej Polacy, gdziekolwiek jesteśmy, fajnie, że się nawzajem poznajemy, mówimy sobie saluto i że ludzie nas tak samo szanują. Szacunek dla wszystkich od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajcie, moi drodzy, to jest początek roku, ale początek roku jest najpiękniejszy od 16 lat, dlatego, że momentami na pochybę linii robimy swoje piękną muzyką i pięknym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozdrowienia dla 1700 sztabów! Jest was o 200 więcej niż to było rok temu. Czyli chcecie grać? Machamy wam przyrządem do machania, żegnamy was i obyśmy się spotykali zawsze w przyjaznej atmosferze. Już teraz zapowiem, spotkamy się gdzieś, na czymś, 1-2 sierpnia, w środku lata. Możecie to nazwać przystanek Kucko. Wasza sprawa. Po prostu robimy niezłą jumpę. Cześć, siema, Jura Sobczak i cała nasza zwariowana fundacja, która ruszy już 13 na Helu.